Siemano, dzisiaj mamy najważniejszy dzień w roku, czyli Światowy Dzień Deskorolki, pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień tego roku, koniec roku szkolnego, mega melanż, więc zapraszam do oglądania. Bęk, sprawdź, czy wymienił, grubo. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, będą wam się filmy powiadamać, będzie dobrze. Pierwszy kontest miał miejsce w tym roku w Poznaniu na Placu Wolności na Trzech Skotkach i był to best trick w kategorii U16. The career's messed up when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, I just want a piece of mind. Miasteczka i kiszeczki, tutaj dla mordeczki, zaszalone, bonlesy, headplanty i nie wiadomo co jeszcze. Pierwsze miejsce, koszuleczka, buciki, piteczka, za Inwarda, mordeczko, gdzie jesteś od Inwarda? Ej, mordo w czapce! Wygrałeś! Pierwsze miejsce, zróbcie hałas dla niego! Zasadził pięknego Inwarda, mega buła! Po konteście na schodach, gdzie chłopaki pokazali poziom, nadszedł czas na push po mieście. Przemieściliśmy się tłumnie pod pizzerię D-Tempo, a tam czekał na nas kontest ze skakaniem przez kartony od pizzy w kategorii U16 oraz w kategorii Open. Chłopaki pobiły zeszłoroczny rekord i przeskoczyły przez 24 kartony od pizzy, także wielkie gratulacje dla nich, a następną konkurencją były triczki z kickera na flat. mordeczka, która odjechała Finger Flipa, zgłoście! Gratulacje, wielkie brawa! Teraz tak, trzecie miejsce, kogo my tu mamy? Za hard flipa, Ala! Wielkie brawa za hard flipka! Mecz 6 z grabem, Malenica, zapraszamy! Pierwsze miejsce, zróbcie wielki hałas dla mordeczki, która zrobiła Backside Killa! Siądzie? Siądzie. Bardzo ładnie, Po naprawdę mocnym konteście pod pizzerią D-Tempo przepuszowaliśmy pod kolejne miejsce, a był to zaułek niedaleko Armii Poznań, gdzie na skejcików czekała 18-metrowa rura potwór, przygotowana specjalnie przez Szplin Ramps na ten właśnie dzień. Była to rura modułowa, więc zaczynaliśmy od najkrótszej jej wersji aż do samego końca, gdzie za ujarzmienie całości było to zgarnięcia aż 6 stówek. Nie byłoby Dnia Deskorolki w Poznaniu, jeżeli nie pojawiłby się jakiś kontest na ikonicznym pomniku Armii Poznań, który jest legendarnym spotem w tym mieście. A w tym roku wisienką na torcie wszystkich konkurencji był Transfer Contest. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, zróbcie wielki hałas!